Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu, a w zasadzie to dobry wieczór. Przyszłam się jeszcze tak na szybko pokazać, żeby wam się pochwalić, że udało mi się sprzedać kolejną rzecz na Vinted. Może nawet polubię się z tą aplikacją. Właśnie byłam u Damiana, czyli naszego sąsiada, bo on ma magiczny sprzęt nazywany drukarką. Wydrukowałam etykietę i za chwilę z Andrzejkiem pójdziemy na spacer, żeby po prostu tą paczkę nadać. Tutaj za mną na lodówce już jeden dzień skreślony. Zaraz skreślę kolejny. Przeraża mnie to, że został nam do ślubu już tylko miesiąc. W sensie w tym momencie jest to chyba dla mnie bardziej przerażające niż ekscytujące. Myślę, że to będzie taki vlog trochę o wszystkim i niczym. Jak wrócę, to pewnie wam pokażę, co takiego zamówiłam do kuchni, bo zamówiłam trochę przypraw. Uważam, że jest to fajny patent, żeby zamawiać te pojemniki jakby dla gastro. Tak po prostu wychodzi taniej. No ale dobrze, do tego zaraz wrócę, a na razie zakładam kurteczkę. Nie zakładam, bo jest ciepło. Biorę paczkę i lecę do paczkomatu. Czy wam też zdarza się wynosić śmieci, a potem wychodzić garażem? Nie jest to bezpieczne. Całe szczęście mamy tutaj lustra, w których się odbijają samochody i nic nie jedzie. To oznacza, że nie zginiemy. Ale jest ciemno. Chociaż myślałam, że na kamerze będzie to gorzej wyglądać. Oj, a nie ma dramatu. Mam gotową moją paczkę i lecimy do paczkomatu. Z kamerą wśród zwierząt. Robię to pierwszy raz. Andrzej mówi, że to jest bardzo proste. Po prostu się skanuje i otwiera się odpowiednia półeczka. Jedziesz. Ja zawsze klikam ekran, a potem klikam nadaj paczkę, ale widać nie wystarczy tylko zeskanować. Człowiek się całe życie uczy. Ale ekstra! Pierwszy raz to robię. Coś się tu wyświetla teraz? No, musisz kliknąć dalej. No. Ekspresowe tempo. I tak długo, bo nagrywaliśmy. Ale ekstra! Zawsze się zdrażniwałam ładowanie paczkomatem. Na Vinted jest to całkiem w sumie wygodne, bo się wybiera wielkość paczki i jakby od razu się to opłaca przez portal. A sama jak wysyłam, to zawsze mam takie: Boże, a ile ona będzie ważyć? A ile coś tam? No. Ale poszło sprawnie. Z paczkomatu do domu mamy bardzo krótką drogę i idziemy naokoło, bo ten oto alkoholik chce zakupić piwo. Andrzeju, chcesz się z tego jakoś wytłumaczyć? Człowiek nie wielbłąd, pić musi. No. Andrzej zahaczy o browar tęczynek, a ja zahaczę o żabkę. Może kupię sobie loda? Dawno nie jadłam. Nie, jadłam wczoraj! Ale poza tym, że jadłam wczoraj, to dawno nie jadłam. Dzisiaj wtorek. O, dzisiaj jest wtorek, Andrzeju, nie masz farta. No. To lecimy jeszcze na szybkie mini zakupy. Andrzej idzie po swoje cudeńko. A ja już swoje cudeńko mam. Ej, ekstra jest ten lód, bo ma w środku taki... No pewnie to jest ten słony karmel. Sztos. A Andrzej chyba tam utknął, słuchajcie. Polazł i nie wraca. Zaraz pójdę do domu bez niego. Ile on tam tego niesie? Chciałem jedno, ale jest dobre, wziąłem trzy. Jaki typ! Rozumiem, że kupiłeś ich tyle dlatego, że jutro wyjeżdżamy i rozdasz je w prezencie. Nie, to jest to dobre. To dobre to znaczy jakie? Dwóch. Dobrze, idziemy do domu. Wróciliśmy do domu. Andrzej odstawia do lodówki trunki swoje, tak to powiem. A ja wam pokażę, co zamówiłam właśnie z prymatu. Odmienianie to jedna sprawa. Poczekajcie chwilę. Taką mam pakę. Całkiem sporą. A
ale nie powiedziałabym, że jakąś strasznie ciężką. Może przetransportuję się z tym na podłogę, poczekajcie. Mam nożyczki. Lecimy. Nie jestem pewna do końca, co zamówiłam. Na pewno jakieś przyprawy takie do kuchni włoskiej, bo tego idzie nam bardzo dużo na chacie. Andrzej wyszedł do sklepu, bo chyba dostał nie ten produkt, który kupił, więc jest to coś, co trzeba zweryfikować. Ja wam pokażę, co zamówiłam i może położę to koło mojej głowy, żeby było porównanie. Słuchajcie, to jest tylko 300 gram. To naprawdę nie jest dużo. No ale wiecie, to są sioła, to jest takie luźne i zajmuje tu sporo miejsca. Tutaj mam zioła prowansalskie. Zamówiłam sobie to ze strony Prymant, bo no wygodne jest właśnie to, że sprzedają to w tych pojemnikach. Tu mam bazylię. I bazylii jest 230 gram. O, widzicie? A to jest tak naprawdę ten sam pojemnik. Jednego jest więcej, jednego mniej. Zależy jak ususzone. Co ja tu jeszcze zrobiłam? Andrzej to zobaczy, to padnie. Ja nie pamiętam, że to dam to do koszyka. Przyprawa. Moja ulubiona do kurczaka, czyli kebab gros. I słuchajcie, i znowu to jest ten sam pojemnik. A tego jest tutaj 900 gram. A Kanczy to zobaczy, to wystawi mnie z walizkami za drzwi. Mam tu jeszcze takie małe oregano. I drugie oregano. Bo tutaj jest tylko 110 gram. A ja bardzo często z Andrzejem gotuję rzeczy takie, wiecie, typowo włoskie. Makarony, pizzę, lasagne i inne tego typu rzeczy i uwielbiam bazylię, bardzo lubię oregano i to są przyprawy, które daję do wszystkiego. No i ostatnia w takim dużym pojemniku przyprawa to moje ukochane chili w płatkach. Wyostrzyło chili w płatkach. Zamówiłam tylko jedno, dlatego że tam mam jeszcze pojemnik, w którym jest tego jeszcze trochę. Muszę się trochę z tym uspokoić, bo bardzo lubię ostre, ale niekoniecznie zawsze służy to mojej buzi. Więc myślę, że teraz, zwłaszcza przed ślubem, powinnam trochę się z tym ograniczyć. Ale wczoraj robiłam lasagne. Tak, wczoraj. O, miałam ją pokazać. I zapomniałam, już żeśmy ją zjedli. Bo dzisiaj ją dojadaliśmy, ale wczoraj robiłam lasagne i oczywiście do sosu też dodałam odrobinę płatków. Czyli no nie byłabym sobą, jakbym nie wrzuciła. Więc tak, przyprawy, których wiem, że używam bardzo, ale to bardzo dużo. Jak wiem, że mi się kończą, to właśnie zawsze zamawiam z tej linii gastro, czyli w tych dużych pojemniczkach. A tutaj mam jeszcze przyprawy takie w saszetach i to są takie rzeczy, których po prostu używam mało. Zamówiłam sobie ich więcej, żeby nie latać po sklepach. Lubię mieć w kuchni, zresztą nie tylko w kuchni. Lubię mieć w domu rzeczy na zapas. Zawsze mam na zapas, wiecie, kapsułki do prania, na zapas płyn do płukania, na zapas szampon, żele pod prysznic, wszystkiego pełno na zapas. Ale ten typ już tak ma. Więc poczekajcie. Wyciągnę to wszystko. I zaraz zobaczymy, co ja tu zamówiłam. Bo no niekoniecznie pamiętam. Sporo tego mam. Tak bym powiedziała, całkiem okazale. Ale to się oczywiście powtarza, to nie są pojedyncze sztuki. Ojoj, zamówiłam złą sól. No trudno. No dobrze, zamówiłam sól himalajską. No i właśnie wzięłam drobnoziarnistą. A chciałam taką do młynka. Ale nie szkodzi. Też się zużyje. Tu już mi więcej nic nie zostało. Pudełko sobie zostawię, bo ostatnio na te paczki się przydają te pudełka. Dobra, mam to podsumowane. Zamówiłam po 7, czyli w sumie całkiem sporo, ale takiego pojemnika to aż nie chciałam. Papryk. Papryki ostrej i papryki słodkiej. Obie są mielone.
Zamówiłam sobie też szafrany, tylko dwa. Cukier z wanilią. Wiecie, zawsze kupuję ten taki cukier. Ja myślałam, że to jest waniliowy, ale to jest wanilinowy. Chyba tak się to nazywa. Taki ten dostępny we wszystkich marketach. A tutaj mam cukier z wanilią. Więc zobaczymy. I zamówiłam jeszcze jedną rzecz, mianowicie kmin rzymski. Nie byłam pewna, czy to jest ta przyprawa, którą chciałam kupić, bo jak robimy pide turecką, to używamy... No właśnie, kumin, kmin rzymski, to się używa zamiennie? Chyba tak. Jakbym otworzyła i powąchała, to miałabym pewność, czy to, a na razie nie będę tego sprawdzać. Zrobił mi się tu trochę bałagan od tych farfocyli z paczki. Powinnam to poukładać w szafie, ale jest 22:40 i jutro zaczynam pracę o godzinie 6 rano. Całe szczęście zdalnie, więc nie będzie dramatu. Wstanę sobie o 5:55, rozpocznę pracę o godzinie 6. No ale no właśnie, nie chcę mi się tego robić, więc myślę, że sobie to poczeka. Chociaż w sumie może szybko to rozłożę. Jak Andrzej wróci i zostanie tutaj ten bałagan, to nie będzie pocieszony. Więc będzie niepocieszony. Tak lepiej to brzmi. Więc może jednak lepiej to ułożyć. W ogóle byłam dzisiaj na brwiach, pewnie to widać, bo są takie trochę bardziej ciemne niż zazwyczaj. Umówiłam się od razu na brwi już jakby na przed ślubem, natomiast jakoś mi terminy nie pasowały i myślałam, że zrobię to trochę później, a będę robiła je trochę wcześniej. No, ale spoko. Tak szybko mi moje kłaczki nie odrosną, a kolor nie jest istotny, bo wiecie, Paulina jak będzie mi malować, i tak sobie go ujednolici do takiego, jaki będzie jej pasował do reszty mojego makijażu. No dobra, to znikam. Teraz już na szybko, że tak powiem, tak poza kamerą sobie to ogarnę w moich szafkach. I słuchajcie, jaka akcja. A, tylko teraz nie będę wiedział, który to który. Wszystkie mają te same etykiety. A, no tak. Słuchajcie, wcześniej Andrzej kupił sobie piwko. Nie wiem, czy to widzieliście, bo zobaczymy przy edycji, czy te nagrania będą się nadawały do czegokolwiek, bo wiecie, no już jest ciemno. Było ciemno, jak już byliśmy na zewnątrz. Mamy tutaj browar. Jak ten browar się nazywa? Tenczynek, tak. I oni sprzedają takie, wiecie, piwko takie niepasteryzowane, nalewane prosto z beczki. I Andrzej przyszedł do domu, kupił sobie takie trzy. Przyszedł do domu, otworzył je, no i okazało się, że to nie smakuje tak, jak powinno. Więc za moją lekką namową poszedł tam z powrotem, żeby wyjaśnić temat, i okazuje się, że co pan zrobił? Nie tak podłączone beczki do kranów. No. Czyli doszło do pomyłeczki, a że szkoda drąki marnować. Znaczy, on powiedział, że spokojnie mogę sobie to zabrać, ja mu powiedziałem, że no to ja wezmę to wypite, to napoczęte, a on niech sobie to weźmie do domu. No. No, ale nie chciał. No, więc Andrzej miał trzy butelki. Wróciłem, mam sześć. A wrócił z sześcioma, także gruba promocja się dzisiaj wydarzyła. Ale nie, no różnica w cenie była duża, bo te, co mi nalał, były 8 zł tańsze na butelce. A, no właśnie. Więc tak. Dobrze, ja dopijam sobie kolkę. Biorę moje witaminki, skreślę tu kolejny dzień, bo już jest godzina 23. Więc myślę, że mogę. No i co? I widzimy się jutro.